Nie jest żadną tajemnicą, że Google i Facebook śledzą to, co robimy w internecie, nawet jeżeli nie mamy konta w ich usługach. Do tego zaszczytnego grona należy też, co może wielu dziwić, TikTok. Schemat jest taki sam. Robią to poprzez trackery nazywane pikselami, umieszczone na różnych stronach. Służą one dokładniejszemu dopasowywaniu reklam do naszych preferencji poprzez sprawdzanie, co i gdzie w sieci robimy. Na tej liście są różne serwisy, również takie, o których odwiedzaniu możemy nie mieć ochoty nikomu mówić, jak dotyczące zdrowia czy finansów. Na szczęście chodzi tutaj na razie raczej o rynek amerykański, ale pewnie do nas też to kiedyś dotrze, o ile już nie dotarło. Jak na razie zasięg tych reklam nie może się równać z obecnymi monopolistami, ale to też pewnie niedługo się zmieni.